Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kolejne, prawda, wielkie zmiany na Palionowie. Ponieważ tutaj, no, cała ta wioska tutaj tych villagerów rozrasta się w cudownym tempie. Całe Palionowo zaczyna nabierać naprawdę pięknych, że tak to ujmę, kolorytów, widzowie. A dodatkowo również serdecznie was zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam również codziennie odcinki się pojawiają, które wam się bardzo podobają. Więc serdecznie was tam zapraszam. Link jest oczywiście w opisie, tak samo na mój kanał vlogowy, ponieważ za niedługo tam będą się działy również bardzo ciekawe rzeczy i bardzo ciekawe materiały. Już się powoli zbieram do tego, żeby nagrywać te ciekawe materiały, bo jest jeden taki materiał, o którym już kilka dni temu mówiłem. Nie powiedziałem dokładnie, o co w nim chodzi, ale teraz powiem troszkę więcej. Jest w planach taki materiał, który będzie wymagał ode mnie, prawda, przejechania całej Polski. Więc jeżeli uda nam się ten materiał zrobić i go w końcu nagrać, no to naprawdę materiał będzie cudowny. Więc serdecznie was zapraszam na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam również vlogi, prawda, się pojawiają. Nie tak często jak gaming, ale się pojawiają. Dobra, w każdym razie, czym chciałbym się dzisiaj zająć? Tym, że tak, uwaga, tutaj robiliśmy ostatnio to takie przejście podziemne, w sensie w tym, ten mój taki... Znaczy ostatnio to już było kilka dni temu, ale wiecie, robiłem tutaj to przejście. Nie jest jeszcze ono do końca zrobione, ale będzie. Będzie do końca zrobione. W każdym razie teraz tak, słuchajcie, czym bym się chciał zająć? Zajdę może najpierw do siebie na chatę i... Co tu się wydarzyło? Halo? Nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Tego nie będę akceptował, widziałem go. Widziałem go, że tu gdzieś uciekał. Widziałem hejtera, czekajcie, przechodzimy tu. Czekajcie, gdzie on jest? Zykule w the game. O, widziałem, że tu był. Widziałem go, no nie, oczy mnie nie mylą jeszcze. Oczy mnie nie mylą, gdzieś tu siedział. O nie, ale mu zaraz powiem, co mu, co... No, co ty tu robisz? O nie. No co, co? Nie? Co, no, co, co? Co robię, co robię? Coś ty tu narobił, ty całą... Co to jest? Dobra, cieszę się, że... No, to nie ja. Cieszę się, że cię przyłapałem na tym. Widziałem wiaderko w ręce. Wiaderko w ręce miałeś, widziałem to. Widziałem. No nie, ale jak wiaderko? No bo tutaj sobie podlewałem kwiatki, to co? Tak, bo co? Po co ty mi tu kwiatki podlewasz? No słuchaj, bo stary, bo, czekaj, bo mi się. Chłopak. Mi się niedobrze zrobiło, jak ja widzę, co ty, coś tu wylewali w tym momencie. Wiesz, bierz to wiadro i to naprawię w tym momencie. Dobra, to jest... słuchaj mnie. Po prostu jest lany poniedziałek, a ja chciałem zrobić niespodziankę. No i co z tego, że jest lany poniedziałek, ty? Masz, masz 5 minut na to, żeby to posprzątać? Ale to wygląda kozacko, ale... Co wygląda kozacko? Ty jesteś normalny. Przecież to jest przepiękne, bambiku. O nie, o nie, o nie, ja nie wytrzymam, jeszcze raz mnie bambik powiedział. Ale bambi... Ale bambiku, to wygląda dobrze, no przecież teraz ten to nie wygląda dobrze, stary, to jest moja chata, która jest tu wybudowana i ona tak nie powinna być. Patrz, jak teraz mam ciężko dojść na chatę do siebie. Będę, no, nie, dobra, nie, ja w tym momencie tutaj, tu dokładnie, no, siadam sobie. Co mi zrobisz? Siadam sobie w tym momencie i będę obserwował, jak ty będziesz to sprzątał. Bo ale ja... Dropsa, ja tego nie sprzątam. Jakiego turlaj dropsa? Ty bierzesz to wiadro i w tym momencie tą wodę, prawda, do każdego tego wiaderka, który użyłeś, ładujesz z powrotem. Tak, kropli, no nie, sucho, nie, nie, ma być sucho, rozumiesz? A dobra, a co będę z tego miał? Dostanę jakieś dziaksy? Ale to tak nie działa, że ty narobisz syfu i jeszcze ktoś ci zapłaci za to, że sprzątasz po sobie, ty. To... Ale to nie jest syf, to jest taka, wiesz, no niespodzianka, co nie? Taka... Aha, ja czyli ja źle reaguję, ja powinienem jest się ucieszyć. Jest poniedziałek, co ty? Ja powinienem się ucieszyć, tak? Rozumiem. Tak. Tylko aha. Kobiety się cieszą z takich rzeczy. Kto się cieszy? Kobiety. Ale ja nie jestem kobietą, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak? A, dobra, to sorry. Ja nie wytrzymam z tym hejterem. Dobra, sprzątaj to. Sprzątaj to. No dobra. Dobra. No sprzątam, ale no. Masz mi coś dać. Co? Rozumiesz? No nie wiem, jakieś dziaki. Słuchaj, czy coś. Ja mogę docenić. Ewentualnie mogę docenić fakt, że się zrekompensowałeś i nie trzeba było cię długo przekonywać. Mogę lekko to docenić, ale to i tak jest zmiana faktu, że narobiłeś syfu u mnie na chacie, no i to nie powinno w ogóle tutaj mieć miejsca. No nie wiem, czy ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje. Pomyślmy. Pomyślmy, ty! Dobra, słuchaj, ja na razie nie mogę nawet ci nic dać, bo jeszcze nie skończyłeś, więc po prostu dokończ to. Ja się rozejrzę wtedy w domku, czy ja przypadkiem mam coś, co ci dać, ale szczerze to chyba na... To mi się już nie... zaczyna podobać ta rozmowa. Tak, ale ja myślę, że ty na więcej niż na dwa patyki to nie zasłużyłeś. Będziesz, no to weźmiesz sobie te dwa patyki i tam na jednym moście se rzucisz i poczekasz, aż ci wypłynie po drugiej stronie. Nie, Matole, teraz szukaj itemów dla mnie, bo ja nie mam itemów. Co, jak ty do mnie mówisz? Jak ty do mnie mówisz? Dziaku? Szczypcam. No, ja słyszałem Matole, więc ja na twoim miejscu bym się zastanowił. Ja chyba coś słyszałeś, coś z uszami. Ja mam coś z uszami, no tak, faktycznie.
To ciekawe, co widzowie usłyszeli. Pewnie oni też się przesłyszeli. Dobra. Dobra, no. Bo ja mam już pełne wiaderka, idę do tego. Jakie masz pełne wiaderka? Przecież ty to na dwa razy rozlewałeś tutaj? Tak. Dobra, ja idę za to, żebyś tymi przypadkiem nie uciekł. Ja cię tu siłą przytarkam z powrotem. Nie, ja to wylewam wodę, no przecież. No to wylewaj, proszę bardzo. Proszę wylać. Tylko tak, żeby tu nie było żadnych problemów z tą wodą potem. No? Proszę wylewać wodę, ty, bo się utopisz. Halo! Poczekaj. Pyk. No i zatopiłeś mi łódkę! Nie, co? Pa, co zrobiłeś? Dobra, ja nie będę po tobie sprzątał. Dobra, ja nie będę po tobie sprzątał, widzisz tą łódkę? Dobra, jestem gotowy. Czekaj, chodź tu! Widzisz tą łódkę? Nie sprzątaj, dropsie. Widzisz tą łódkę, którą zatopiłeś? I w tym momencie ją, prawda, musisz z powrotem dać na górę. Czekaj. No, i uważaj następnym razem, jak rozlewasz wodę. Nie, ona jest. O, mogę ją zabrać? Nie, masz ją tu postawić. Jak ja zobaczę, że ukradniesz tą łódkę i jej tu nie odstawisz, to będziesz miał problemy. Dobra. Będziesz miał problemy, bo ty tutaj jesteś kilka dni, ja w ogóle nie wiem, dlaczego ty tu dalej jesteś. Ty już dawno powinien zostać zbanowany, moim zdaniem, no ale dobra. Co ty mi niby możesz zrobić? Jak to palią mnie z królem. No właśnie, jakby to ode mnie zależało, to już byś się cieszył banem. No dobra. Co ty robisz? Co stoisz w miejscu? To jest mega problem, bo ja chyba mam jeszcze tylko dwa wiaderka. No to trudno, to idziesz wylać z powrotem do wiadra i wracasz tu z powrotem. No jak? Ale do sucha wyczyścisz mi ten dom. Dobra, ale robię to, nie? Ale ja mam dostać tu, mają na mnie czekać fajne itemy. Nie chodzi mi to. Dobra, słuchaj, niech ci będzie, dam ci coś. Ale jak ja zobaczę chociaż krople wody w tym domu, To zamiast tych super itemów fajnych, to ty dostaniesz takiego ciosa, że nie będziesz wiedział, którędy, jak się nazywasz, wiesz? To specjalnie tu naszczam, jak nie będzie kropli. Dobra, zobaczymy. Ja bym na twoim miejscu się postarał. Dobra, czekajcie, coś tu ogarnijmy. Dobra, dam mu tak, żeby miał ambicje na przyszłościowe zarabianie pieniędzy. Dam mu, prawda... Co by mu dać? Nie wiem, TNT mu nie dam, że ten chłop zwariuje, jak on dostanie takie rzeczy. Nie dam mu tego. Dajmy mu siodło. O, właśnie, żeby można było na nim jeździć. Kurczę, jak mnie denerwuje ta woda. Jakby ktoś jeszcze raz zaleje tą chatę, to nie wytrzymam, nie? Dobra, tutaj, co mogę mu dać? Łopatę? Dobra, dam mu łopatę, a niech ma łopatę. Dobra, jestem gotowy. Teraz powinno być wszystko suche. Gdzie ty jesteś? No, w domu. A, no to już, proszę to suszyć. Proszę to suszyć, aż miło, żeby było. Dobra, Bude, ja tu szykuję. Wielką tą chatę. No, wiesz ja co? Każde to wiadro to ty rozlałeś, więc jakby to jest twój problem tylko i wyłącznie, że masz tyle do sprzątania. Widzisz? Jakbym cię nie przyłapał, to pewnie byś nigdy nie chciał przyznać do tego, jest że takie coś odwaliłeś. Już jest gotowe. Czysto? Tak. Zaraz sprawdzimy, czy nie ma tam nigdzie nie wody. Rozlewałem. Dobra. Tu nie ma wody, tu. No tu też nie ma. No dobra, niech ci będzie. Biorę co chcę, tata. Nie, ty, dobra. Kurde, idziesz tam, wyjdź z magazynu mi, proszę. No. Ja tu szykuję dla ciebie jakieś rzeczy, obiecałem ci, że coś ci dam, więc spoko. Dam ci. Ja może taką strojkę bym sobie zabrał, co? Nie, to jak ja zobaczę, że to znikło, to będziesz pierwszą osobą podejrzaną. Okay. Słuchaj, dobra, uwaga, daję ci tak, wezmę skrzynkę. Gdzieś miałem skrzynki. Kurczę, gdzie są skrzynki? Tu będzie, jest dobra. Uwaga, wyjdź przed dom, wynoś się z mojej chaty, jak ja cię tu jeszcze raz zobaczę. Tu jest skrzynka, do której ci daję rzeczy, które są dla ciebie. I teraz tak, wytłumaczę ci, dlaczego są te rzeczy. Łóżko, żebyś mógł odpocząć po robocie, którą wykonałeś. I w sumie po swoich głupich pomysłach, bo to był najpierw głupi pomysł, żeby rozlać, ale dobra, są sobie roboty zrobić. Dobra, tu masz wiadra, to jest spokojnie, miejsce takie coś. Tu masz łopatę, bo żebyś mógł studiować łopatologię, żebyś się do czegoś nadał w końcu. Okej. Tu masz klatę, bo widzę, że ci brakuje, więc załóż, bo i takie nie używam. To jest słaba klata, co to jest? Stary, ty nie masz nic, to ty się cieszysz, że cokolwiek dostałeś. Tu jest tak, tu masz zielone, żebyś wiedział, jak wygląda pieniądz, żebyś prawda, zechciał, prawda, cokolwiek zarobić w swoim życiu. Tu masz, prawda, wędkę, żebyś mógł sobie wyłowić jakieś rzeczy ciekawe. Łowię ciebie. Nie. I tu ostatnia, najważniejsza rzecz, to jest siodło, że jakby ktoś chciał się na tobie przejechać, to żebyś był przygotowany. Ja też siedzę na konia. No, ty będziesz naszym tutaj. A wiesz, co to ma wspólnego z tobą? No. Zabłyśnij. Masz mordę jak koń torbę.
Ja nie wytrzymam z nim, ja nie wytrzymam, po prostu mnie tak denerwuje ten hater, że po prostu jest jakaś tragedia. Czekajcie, czy on wszystko... Czekajcie. Czy on wszystko sprzątnął tą wodę? Bo ja z tego co widziałem, z góry się wylewała woda, a nie kojarzę, żeby on na górę wyszedł. Nie da to zobaczyć. Dobra, ma farta, czyli to było tylko rozlewane tak z zewnątrz. Dobra, ma farta, bo jakbym tutaj zobaczył krople wody, to bym w tym momencie ubrał zbroję i poszedł na niego i mu zrobił, prawda, krzywdę. Dobra, mamy ogarnięte. Widzowie, ja nie wiem, co ja mam sądzić o tym hejterze, szczerze mówiąc, ja mam go serdecznie dosyć, jeszcze tej skrzynki nie zabrał, ale dobra, już sobie ją zabiorę. Nie, no zostawił to całe wiadra tu wszystkie. O, nie wytrzymam z nim.